znamy Cię przede wszystkim od strony muzycznej, ale też od niedawno od strony aktorskiej, producenckiej, po prostu filmowej. No i dostałaś scenariusz Pitbulla. Kogo może zagrasz tam, jeżeli możesz nam już zdradzić, albo czego możemy się spodziewać po tym filmie? No, scenariusz już dostałam pierwszy, rok temu. Drugiego reżysera, który bardzo się cieszę, że to zrobił, zajął się całym filmem, czyli Władysław Pasikowski. Niesamowita ikona kina, fantastyczny idol wielu młodszych reżyserów. I nie tylko, no więc jakby czytam ten drugi scenariusz, jest fantastyczny, chyba nigdy nie czytałam fajniejszej, bardziej trzymającej w napięciu książki kryminalnej niż ten scenariusz. Więcej coś mogę powiedzieć. Aktorzy wchodzą na plan za parę dni, już jest pierwszy klaps, ja na początku października, więc nowy etap w moim życiu z pewnością, czasu zacząć. Czy spotkasz się na planie z Marcinem Dorocińskim, czy będziecie mieli jakieś wspólne sceny? No tak, większość z nich są wspólne. A nie obawiasz się tego aktorskiego wyzwania, bo to jest jednak jeden z najlepszych polskich aktorów, bardzo oceniony, wyróżniany. No ja to się mogę obawiać, ale reżyser uważa sobie świetnie dam radę, więc to chyba jakby jemu trzeba zawierzyć, on się zna lepiej. Ja się tam nie pchałam, wręcz przeciwnie, ja uważam, że dobrze by mi było zostać na scenie muzycznej, natomiast jakby cała ekipa filmowa i teatralna, która wciągnęła mnie w ten świat filmowy, myśli zupełnie inaczej. No więc wypada mi tylko im uwierzyć.